Białoruś przygotowuje się do wojny, mówi prezydent tego kraju Aleksandr Łukaszenka. Amerykańscy analitycy ostrzegają, że może to być początek dużych zmian nie tylko w wojnie na Ukrainie, ale też na samej Białorusi, w tle możliwa kolejna rosyjska interwencja i zamach stanu. Ale czy białoruski dyktator po dwóch latach opierania się rosyjskiej presji w końcu ulegnie? Między innymi o tym w dzisiejszym historycznym przeglądzie tygodnia. Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Jakub Wojas, witam na kanale Kurier Historyczny Podcast. A to jest kolejny odcinek historycznego przeglądu tygodnia, w którym analizujemy i omawiamy wydarzenia współczesne, ale posiadające pewien kontekst historyczny bądź przywołujące pewne analogie z przeszłości. A w dzisiejszym programie zajmiemy się Rośnie ryzyko białoruskiej inwazji na Ukrainę, jakie niesie to ze sobą zagrożenia nie tylko dla Ukrainy, ale też dla samej Białorusi. Niemiecka brygada na Litwie. Największa od czasów II wojny światowej niemiecka misja wojskowa rozpoczęta. Dlaczego Berlin się na nią zdecydował? I rocznica tygodnia, 81 lat temu, odkryto masowe groby polskich oficerów w Katyniu. Dlaczego ta zbrodnia jest tak ważna w polskiej historii? Tradycyjnie zachęcam do wsparcia naszej działalności za pośrednictwem bajkofitu, Patronita bądź kupując coś w sklepie Wokulskiego. Zachęcam również do dzielenia się swoimi opiniami w komentarzach, lajkowania i udostępniania, by wzrosły zasięgi naszego kanału, a także bardzo będę wdzięczny za wszelkie subskrypcje tego kanału oraz kanału Kurier Historyczny. I jeszcze polecajka od partnera tego odcinka wydawnictwa Albatros. W księgarniach można już nabyć książkę Kena Foleta Noc nad Oceanem. Ten uznany brytyjski autor tym razem przenosi nas do samego początku II wojny światowej. Mamy wrzesień 1939 roku i w samolocie lecącym nad Atlantykiem do Stanów Zjednoczonych znalazło się kilka różnych, ale interesujących postaci. Mamy tu brytyjskiego arystokratę, zwolennika Hitlera, jego ekscentryczną rodzinę, rodzeństwo walczące o kontrolę nad firmą. Przystojnego młodego złodzieja, agenta FBI eskortującego groźnego gangstera, niemieckiego fizyka atomowego, który nie chce wpaść w ręce nazistów i amerykańskiego biznesmena. I wszyscy oni staną w tym samolocie w obliczu śmiertelnego zagrożenia. Więcej w thrillerze historycznym Kena Folleta Noc nad Oceanem. Serdecznie polecamy. Coraz częściej spekuluje się na temat udziału białoruskiej armii w wojnie na Ukrainie. Jak podaje Gazeta Polska codziennie, w ostatnim czasie Aleksandr Łukaszenka wielokrotnie powtarzał, że przygotowuje się do wojny. Gdy posłucha się reżimowej propagandy, można odnieść wrażenie, że Białoruś nie tylko nie uczestniczy wywołanej przez Rosję wojnie, lecz nawet prowadzi misję krzewiciela pokoju. W rzeczywistości od samego początku inwazji na Ukrainę, Mińsk zrobi wiele, by wspomagać agresora. Usprawiedliwienie działań Kremla, udostępnienie baz i uzbrojenia, umożliwienie transportu wojskowych przez swój kraj, czy wreszcie rosyjskie ataki rakietowe z terytorium Białorusi – trudno nie nazwać tego inaczej niż uczestniczeniem w agresji. Łukaszenka wiele razy zapewniał, że nie wyśle swoich wojsk na Ukrainę. Oczywiście wskazywał na pewne wyjątki, których interpretacja jest tak luźna, że w rzeczywistości takiego ruchu można było się spodziewać w każdej chwili. Teraz jednak wypowiedział się sposób, który można uznać za zapowiedź podjęcia takiej decyzji. W rozmowie z Władimirem Percowym, wiceszefem prezydenckiej administracji, Łukaszenka nawiązał do walczącego po stronie Ukrainy pułku imienia Kalinowskiego złożonego z białoruskich ochotników. Dla reżimu są to zdrajcy, którzy zasługują na śmierć. O możliwym udziale białoruskiej armii w wojnie na Ukrainie wypowiedział się też amerykański think tank Robert Lansing Institute. Zdaniem tego ośrodka badawczego, wypowiedź Aleksandra Łukaszenki dotycząca tego, że Białoruś przygotowuje się do wojny, wskazuje, że reżim przygotowuje społeczeństwo na Białorusi na prawdziwą wojnę. Wciągnięcie Białorusi do wojny stworzyłoby lokalny worek walk wzdłuż granicy ukraińsko-białoruskiej, co zmusiłoby Kijów do wycofania części swoich rezerw do strefy walki na granicy z Białorusią. W efekcie Rosjanie mogliby przerzucić część swoich żołnierzy na kierunki Charkowa i Sum. I zdaniem analityków, jest to o wiele bardziej prawdopodobne niż wcześniej z tego względu, że Rosjanie przygotowują obecnie ofensywę na Charków i Kijów. W dodatku, zdaniem Instytutu, amerykańska pomoc wojskowa dla Kijowa praktycznie została przerwana, co dałoby jednocześnie moskiewskiej propagandzie pretekst do oskarżania Stanów Zjednoczonych o upadek Kijowa i porównywania tego z wycofaniem wojsk USA z Afganistanu. W ten sposób Kreml ma nadzieję na przedstawienie Stanów Zjednoczonych jako siły, która już nie gwarantuje bezpieczeństwa w Europie. Zdaniem amerykańskich analityków, Rosja nie chce wciągnąć całej armii białoruskiej do wojny, bo jej potencjał wojskowy jest dość ubogi, ale jednocześnie chcą doprowadzić do sytuacji, która by zdestabilizowała ten kraj, co by umożliwiło Rosji przejąć nad nim pełną kontrolę. Jak można przeczytać w raporcie. Scenariusz, w którym Łukaszenka zostanie obalony, jest coraz bardziej prawdopodobny, biorąc pod uwagę brak wyraźnych postępów rosyjskich na froncie na Ukrainie i przekształcaniu się wojny w pozycyjną, co dzieje się od maja 2023 roku. Analitycy przez ostatnie dwa lata wskazywali na oznaki przygotowań Rosji do włączenia Białorusi i zainstalowania marionetkowego reżimu. W efekcie zapewni to Putinowi cały wachlarz nowych możliwości, w tym powszechną mobilizację białoruskich mężczyzn, przed czym ostrzegaliśmy w maju zeszłego roku. Upadek reżimu Łukaszenki staje się coraz bardziej prawdopodobny, także biorąc pod uwagę oficjalną retorykę Coraz bardziej nakierowaną na przeciwstawienie się narracjom Kremla. Na przykład Łukaszenka otwarcie podważył twierdzenia Władimira Putina, że terroryści odpowiedzialni za atak na Kroku City Hall uciekali w kierunku granicy ukraińskiej po popełnieniu masowej zbrodni. Nie można wykluczyć, że zaprojektowane przez Rosję zamachy będą skierowane przeciwko kierownictwu politycznemu, co ułatwiłoby zmuszenie Mińska do przystąpienia do wojny przeciwko Ukrainie. Czytamy w analizie. Przypomnę, że dywagacje na temat udziału wojska białoruskiego w inwazji na Ukrainę trwają już od dwóch lat. Już na początku tej pełnoskalowej inwazji rosyjskiej na Ukrainę mówiło się, że za chwilę armia białoruska ruszy od północy, przecinając szlaki transportu pomocy humanitarnej i wojskowej dla armii ukraińskiej, w ten sposób znacząco pogarszając sytuację tego państwa i jego zdolności obronne. Do tej pory tak się jednak nie stało. Ponadto w momencie kiedy terytorium białoruskie było intensywnie wykorzystywane przez wojska rosyjskie do ataku na Kijów, dochodziło do szeregu aktów dywersji, w której uczestniczyli prawdopodobnie obywatele Białorusi, którzy nie godzili się na udział ich państwa w agresji na Ukrainę. Dodajmy też do tego udział białoruskich ochotników po stronie ukraińskiej, którzy tworzą wspomniany już pułk Kalinowskiego czy nowo utworzony oddział imienia Tadeusza Kościuszki. No i nie zapominajmy, że w 2020 roku miały miejsce bardzo liczne protesty przeciwko władzy Łukaszenki i mimo że zostały one stłumione, to władza dyktatora na pewno nie cieszy się szerokim poparciem społecznym. Weźmy też pod uwagę, że kondycja armii białoruskiej nie jest zbyt dobra, o czym mówią analitycy. I nawet jeżeli ona odciąży armię rosyjską w wojnie na Ukrainie, to sama w starciu z armią ukraińską może ponieść ciężkie straty co na pewno znajdzie swoje odbicie sytuacji wewnętrznej na Białorusi. Jeżeli zatem doszłoby do udziału armii białoruskiej w inwazji na Ukrainę. To można się spodziewać kolejnego zburzenia społecznego przeciwko dyktaturze Łukaszenki. I paradoks tej sytuacji polega na tym, że to z pewnością wykorzysta Rosja. I tak, atak białoruskich wojsk pomoże Rosjanom na froncie, jednocześnie zdestabilizuje to prawdopodobnie Białoruś i będzie stanowić pretekst do interwencji w tym kraju. No i to by doprowadziło do obalania Łukaszenki i osadzenia marionetkowego reżimu, marionetkowego dyktatora. Bo. Łukaszenka jest jak jest. Jest oczywiście, znajduje się w rosyjskiej strefie wpływów, no ale nie wykonuje wszystkich poleceń Rosji. Przypomnijmy, że od jakiegoś czasu trwają dywagacje na temat połączenia tych dwóch państw Federacji Rosyjskiej i Republiki Białorusi w ramach ściślejszej integracji Związku Białorusi-Rosji, słynnego zbiru. Rosja od wielu lat naciska. A Łukaszenka od wielu lat się broni przed tym. Podobnie jak się bronił dotychczas przed inwazją wojsk białoruskich na Ukrainę. I szczerze powiedziawszy, miejmy nadzieję, że nadal będzie się przed tym bronił, bo zdaje chyba sobie z tego sprawę, że to może podważyć jego władzę, a tego na pewno nie chce. Niemieccy żołnierze są już na Litwie. Do końca 2027 roku na terytorium Republiki Litewskiej ma znaleźć się cała brygada niemieckiej armii. Na Litwę przyjechało 20 żołnierzy, którzy mają odpowiadać m.in. za rozmieszczenie brygady. Jesteśmy na początku pewnego etapu w historii i faktem staje się stałe rozmieszczenie niemieckiej brygady w naszym kraju. Jestem przekonany, że jest to proces nieodwracalny, powiedział podczas konferencji prasowej na Wileńskim Lotnisku szef litewskiego resortu obrony Laurinas Kancznuas. Niemiecki ambasador na Litwie, Cornelius Zimmermann, podziękował za serdeczne przyjęcie pierwszych żołnierzy i zapewnił po litewsku, Wolność Litwy jest naszą wolnością, a bezpieczeństwo Litwy jest naszym bezpieczeństwem. W sumie Niemcy zamierzają rozmieścić na Litwie 4800 żołnierzy i około 200 osób cywilnych, w tym rodziny żołnierzy. Jak wskazał niemiecki minister obrony Boris Pistorius. Bundeswera nigdy dotąd nie miała za granicą na stałe tak dużo żołnierzy. Jest to największa tego typu operacja armii niemieckiej od czasów II wojny światowej. Ostatni raz wojska niemieckie były na Litwie właśnie także w trakcie II wojny światowej, ale warto przypomnieć, że w trakcie I wojny światowej armia niemiecka umożliwiła powstanie niepodległej Litwy. Najpierw było to królestwo Litwy, które co ciekawe obrało sobie za króla niemieckiego księcia Wilhelma Karla von Uracha, który został proklamowany jako mendok II. Ostatecznie ten projekt niemieckiej dynastii na litewskim tronie nie wypalił. Litwa stała się republiką i jest nią do dzisiaj, ale pewien sentyment czy ciepło odczucia do Niemiec z pewnością pozostały przynajmniej wśród części litewskich elit. No, i teraz Niemcy występują jako obrońca bezpieczeństwa Litwy. I warto przypomnieć, że w czerwcu 2023 roku prezydent Andrzej Duda wysuwał propozycję wzmocnienia współpracy w zakresie bezpieczeństwa między Polską a Litwą, i wtedy również pojawiły się dywagacje, czy Polska wyśle swój kontyngent. Wojskowy na stałe do Republiki Litewskiej. Jak dotąd żadne decyzje w tej sprawie nie zapadły, ale warto podkreślić, że wysłanie polskich żołnierzy na Litwę ma inne znaczenie niż wysłanie niemieckich żołnierzy na Litwę. Polscy żołnierze jako obrońcy Litwy kojarzą się oczywiście z czasami Rzeczpospolitej obojga narodów, ale nie w tym rzecz. 5 tysięcy polskich żołnierzy na Litwie, czyli tyle samo, ile Niemcy zamierzają tam rozmieścić, to niestety znaczące obniżenie polskiego bezpieczeństwa. Co ciekawe, w Niemczech podnoszono argumenty, że ta misja wojskowa na Litwie obniży zdolności niemieckiej armii. I tak w grudniu 2023 roku dziennik Der Spiegel dotarł do ważnych dokumentów wewnętrznych, które wskazują, jak powszechne są wewnętrzne wątpliwości. Co do projektu wysłania niemieckiej brygady na Litwę. Generalny inspektor armii Alfons Mais wyraźnie ostrzegał, że nowej brygady nie da się utworzyć bez miliardowych inwestycji, chyba że niemieckie ministerstwo godzi się na osłabienie Bundeswehry. Mais pisał. Niestety, nie mogę powstrzymać się od ponownego podkreślenia, że zasoby materialne armii, mierzone w stosunku do jej zamówień z 2025 roku, są obecnie więcej niż marginalne i będą nadal niedofinansowane w przyszłości, pomimo wszystkich pozytywnych wysiłków. Ponadto wskazywał, że armia jest wyposażona tylko w 60% we wszystkich kategoriach materiałowych a utworzenie dużego oddziału bez dodatkowych inwestycji spowoduje, że wskaźnik ten spadnie do 55%. Co więcej, jak wskazywał Majs, wyposażenie materialne nowej brygady na Litwę nie pojawiło się jeszcze w szacunkach ministerstwa na najbliższe lata. Mimo to Niemcy nie rezygnują z tej ambitnej polityki utworzenia stałej misji wojskowej na Litwie. I abstrahując od tego, że jest to obniżenie potencjału obronnego samych Niemiec, to pod względem politycznym jest to, można powiedzieć, w pewien sposób genialny ruch. Po pierwsze, brygada ma być rozmieszczona do końca 2027 roku, a wiele analiz wskazuje, że ewentualny konflikt na Litwie może rozpocząć się już wcześniej. Po drugie, nawet jeżeli dojdzie do rozpoczęcia tego konfliktu już po rozmieszczeniu całej brygady, to Niemcy będą mogli od razu powiedzieć, że wypełnili swoje zobowiązania wynikające z artykułu 5 traktatu waszyngtońskiego zobowiązującego do kolektywnej pomocy w wypadku ataku na jednego z członków NATO. I w ten sposób Niemcy mogą teoretycznie nie robić już nic. Swoje natowskie zobowiązania przecież wypełnili. Bo mogą pokazać, że nasi żołnierze biją się na froncie od pierwszego dnia, mimo że w skali całej inwazji rosyjskiej, całego zagrożenia agresją ze strony Rosji, ten wkład niemiecki będzie stosunkowo niewielki. No ale cóż, Berlin pokaże, że broni bezpieczeństwa Litwy, wzmacniając interesy w tym kraju, mimo że w wypadku agresji ten wpływ Niemiec na jej zatrzymanie może być w efekcie bardzo, ale to bardzo mały. Choć propagandowo da się to ładnie przedstawić, że to Niemcy bronią Litwy oraz honoru NATO, co na pewno będzie procentować politycznie. I to wszystko może się odbyć bez wielkich inwestycji w armię, bez wypełniania tych zobowiązań sojuszniczych 2% PKB na obronność, wzmocnienie swoich wpływów politycznych w sojuszu bardzo niskim kosztem. W swojej prostocie ruch genialny. Jedyny problem w tym, że ta brygada tak naprawdę jest przeznaczona jako mięso armatnie w wypadku ewentualnej inwazji. Polska takiego manewru powtórzyć nie może. Jak wspominałem, wysłanie polskich żołnierzy na Litwę oznaczałoby obniżenie polskiego bezpieczeństwa. Dlaczego? Bo graniczymy z Litwą, a także Rosją i Białorusią, która również może być potencjalnym agresorem. Dlatego zaangażowanie polskich żołnierzy w odparcie rosyjskiej inwazji na Litwę może spowodować, że teatr działań wojennych automatycznie zostanie przeniesiony również na polskie terytorium. Natomiast w przypadku Niemiec trudno się spodziewać, że nawet jeżeli Niemieccy żołnierze zaangażują się w walki na Litwie, to nagle Rosja zdecyduje się bombardować Berlin czy atakować właśnie terytorium niemieckie. Dlatego znajmy priorytety. Najpierw zapewnimy sobie ten potencjał obronny, zmodernizujmy armię, zapewnimy bezpieczeństwo naszych granic, a dopiero potem zapewniajmy bezpieczeństwo naszym słabszym, mniejszym sojusznikom. A teraz rocznica tygodnia. 11 kwietnia 1943 roku niemiecka agencja Transocean poinformowała o odkryciu masowego grobu ze zwłokami 3000 oficerów polskich w Katyniu. Dwa dni później informacje te ogłoszono oficjalnie na konferencji w Berlinie. Dzień 13 kwietnia to dziś symboliczna rocznica zbrodni katyńskiej. Ale zastanówmy się, dlaczego ta zbrodnia pełni tak ważną rolę w polskiej historii. Tak zwana zbrodnia katyńska, która obejmuje nie tylko sam Katyń, ale też na przykład Charków czy Miednoje, szacuje się, że pochłonęła około dwudziestu kilku tysięcy ofiar. Biorąc pod uwagę na przykład skalę machiny Holokaustu, to jest tak naprawdę nic. Ale w kontekście zbrodni katyńskiej, jakkolwiek by to nie brzmiało, zwraca się uwagę nie na ilość, ale na jakość ofiar. Byli to bowiem przede wszystkim inteligenci. Część to zawodowi oficerowie, ale więcej było oficerów rezerwy, którzy w cywilu wykonywali inne zawody, przeważnie te umysłowe. Przed wojną stopień oficerski był czymś nieodzownym dla przedstawiciela ówczesnych elit. Po uzyskaniu matury młodzi chłopcy szli albo na rok do podchorążówki, albo na studia i dopiero po ich ukończeniu przychodzili kurs dla oficerów rezerwy. Lista katyńska obejmowała też ziemian, urzędników oraz notabli II RP, a z obozów o Staszkowie funkcjonariuszy służb mundurowych. W dołach lasów katyńskich symbolicznie zatem ginął świat II Rzeczypospolitej. Stalin, decydując się na zagładę tych ludzi, pozbawiał Polskę głowy, elity, bez której Polska nie byłaby już taka sama. Tylko, że nie była to jedyna taka zbrodnia, w tym samym czasie analogiczne działania podejmowali Niemcy. I to oni są sprawcami największej zbrodni przeciwko polskiej inteligencji. Niemiecki Intelligenzaktion pochłonął życie około 40 tysięcy ofiar i to w dodatku nie licząc tych, którzy zostali wywiezieni do obozów zagłady. Ale nie da się ukryć, że to zbrodnia katyńska ma na tym tle wszystkich ofiar na polskiej inteligencji rangę szczególną. W Intelligenzaktion ginęły przeważnie osoby z zachodnich części Polski z ziem, które zostały wcielone do Rzeszy ale w Katyniu i innych miejscach sowieckich egzekucji śmierć ponosili ludzie z całej Polski, zmobilizowani do różnych jednostek, które wycofywały się na wschód i tam trafiały w ręce Armii Czerwonej. Katyń tym samym był doświadczeniem zbiorowym polskich inteligentów. Jeśli nie w każdej, to w zdecydowanej większości rodzin z tej grupy społecznej albo ktoś poniósł śmierć w sowieckich, Rąk wiosną 1940 roku, albo przynajmniej otarł się o tę zbrodnię, był w sowieckiej niewoli, z której uciekł, czy trafił do Łagru, lub innego miejsca, gdzie szczęśliwie nie objął go katyński rozkaz. Było to zatem jakaś forma doświadczenia zbiorowego i zarazem forma sprzeciwu. Wobec komunistycznej władzy opierającej się przecież na kłamstwie katyńskim, w tych rodzinach inteligenckich właśnie pielęgnowano pamięć o tej zbrodni. Poza tym im bardziej ohydna wydawała się Polska Ludowa, tym bardziej docenianą drugą RP zbrodnia katyńska w tej konfiguracji prezentowała się jako mord dokonany na lepszym świecie. W tych leśnych dołach leżał kwiat polskiej inteligencji, w dodatku w mundurach, czyli tak jak często widzi się ludzi z tamtych czasów. Jednocześnie Katyń był krwawym pożegnaniem z Polskim Wschodem, tzw. Tak kresami. Sowieci w 1939 roku odebrali Polsce ziemię, które przegrali blisko dwie dekady wcześniej. Usunięcie stąd polskiej elity miało ułatwić i utrwalić ich panowanie, a także symbolicznie pokazać, jaka jest cena stawiania oporu Czerwonej Rewolucji. To wszystko powodowało, że zbrodnia katyńska. Niosła ze sobą spory ładunek symboliczny, i to na kilku poziomach: doświadczenie zbiorowe polskiej inteligencji, nostalgia za Drugą Rzeczpospolitą i kresami sprzeciw wobec komunistycznej dyktatury i Sowietów. Jednak czy sama śmierć pomordowanych w Katyniu, Charkowie czy jedno je, miała wymierne znaczenie? Na pewno dzięki niej sowietyzacja wojska w Polsce Ludowej przebiegła dużo prościej. Na pewno trauma po zbrodni, połączona z triumfami Armii Czerwonej, wywołała wśród części inteligencji, przynajmniej w okresie stalinowskim, postawę uległą wobec systemu. Kateń był czymś w rodzaju głębokiej rany, która osłabiła organizm, ale ta rana na szczęście nie okazała się śmiertelna. I pamiętać przy tym należy, że w ciągu całej II wojny światowej straty w grupie polskich inteligentów szacuje się na około 30%. Jest to niewątpliwie poważne osłabienie, ale nie eliminacja. Dziękuję Państwu za wysłuchanie tego kolejnego odcinka historycznego przeglądu tygodnia. Zachęcam do dzielenia się swoimi opiniami w komentarzach, lajkowania. Udostępniania i subskrybowania tego kanału oraz kanału Kurier Historyczny. Polecam również wsparcie naszej działalności za pośrednictwem Patronite'a Bajkofitu bądź kupując coś w sklepie Wokulskiego. Tymczasem ja się z Państwem już żegnam i zapraszam za tydzień na kolejny historyczny przegląd tygodnia. Do zobaczenia!